Więc nasza historia jest taka, że rzeczywiście po zeszłorocznej konferencji zaczęliśmy myśleć, no o co chodzi z tymi patrotantami, co działa, co nie działa. I skontaktowaliśmy się z Biurem Badań Społecznych Question Mark, z Izą konkretnie. Spotkałyśmy się też, zaczęłyśmy o tym rozmawiać i oczywiście wymyśliłyśmy super duże badanie, w ogóle jakościowe, i żebyśmy tak głęboko weszli w relacje między mediami a instytucjami kultury. Natomiast z przyczyn technicznych stwierdziliśmy, że dopiero zaczynamy, więc może coś mniejszego, i zrealizowaliśmy badanie ilościowe i pytaliśmy ludzi, reprezentantów z jednej strony mediów, z drugiej strony instytucji i organizacji zajmujących się wydarzeniami kulturalnymi. Natalia, to jest zemsta za naszą ostatnią prezentację, bo ja chcę mówić. Okay. Przepraszam, ja tak żartuję, bo ostatnio, kiedy razem coś prezentowałyśmy, to cały czas przeznaczony dla Natalii ja jej zabrałam, więc widzę, że teraz pierwsza do mikrofonu tutaj. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że w dalszej części, bo Iza rzeczywiście przedstawi, kogo i o co pytaliśmy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w dalszej części pomyślimy o tym, co działa, co nie działa, nad czym mamy pracować i w ogóle czym ten patronat medialny jest współcześnie, w praktyce. I już oddaję Ci głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo Instytutowi Kultury Miejskiej, że zdecydował się powierzyć nam to badanie. Dziękuję bardzo, że tutaj wspólnie z Natalią mogę je prezentować. Proszę Państwa, badanie było ilościowe, ale wysokiej jakości. Przeznaczyliśmy na część badań terenowych miesiąc. Było ono realizowane pomiędzy 7 a lutego, a 10 marca 2017 roku. Zajęło miesiąc, to jest długo i krótko, może długo dlatego, że po prostu czas pracy instytucji jest no, jakoś tam ograniczony, więc no, nie mogliśmy nękać naszych respondentów w porach wieczorowych, kolacji i tak dalej. Zresztą nie chcieliśmy tego robić. Badanie miało charakter ogólnopolski. Zostało przeprowadzone metodą CATI, czyli Computer Assisted Telephone Interview. Tak naprawdę to z założenia to miało być takie badanie mix mode, to znaczy zakładaliśmy, że jeżeli podczas rozmowy telefonicznej nasz respondent będzie próbował wytłumaczyć się brakiem czasu, to zaproponujemy nasz respondent, czyli Państwo, prawda, bo to przecież do Was dzwoniliśmy, to zaproponujemy wysłanie kwestionariusza drogą mailową z prośbą o odesłanie. Niemniej jednak ku naszemu zaskoczeniu nikt nie zdecydował się na taką formę odpowiedzi i rzeczywiście w pełni poprzez rozmowy telefoniczne ono zostało zrealizowane. Próba liczyła 403 respondentów, z czego 103 wywiady zrealizowane były z przedstawicielami mediów, natomiast 300 z przedstawicielami instytucji kultury. Ostatecznie przygotowaliśmy dwa osobne narzędzia, ponieważ no, ustaliliśmy, że dość karkołomnym byłaby próba zadawania tych samych pytań zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Jeśli chodzi o przedstawicieli mediów, przeprowadzono 64 wywiady telefoniczne z przedstawicielami mediów lokalnych lub regionalnych i tutaj staraliśmy się równomiernie rozłożyć tę próbę na wszystkie województwa, jak również 37 wywiadów z przedstawicielami mediów ogólnopolskich. Starano się włączyć w każdym województwie zarówno pracowników stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowej, prasy, jak i portali internetowych. No przy czym oczywiście jeszcze tutaj muszę zaznaczyć, że staraliśmy, rozmawialiśmy przede wszystkim z przedstawicielami działów promocji. Rzecz jasna, nie było to wszystko, nie byli to przedstawiciele tylko mediów branżowych, bo niestety jest ich tutaj zbyt mało. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nasz zespół dzwonił również do przedstawicieli telewizji Trwam, ale nie udało nam się zrealizować z nimi wywiadu. Mówię to po prostu jako anegdotę, dlatego że rzeczywiście staraliśmy się jak najszerszy tutaj wachlarz, jeśli chodzi o te media ogólnopolskie, zastosować. Jeśli chodzi o rodzaj medium, to rozkład wyglądał następująco.
czyli przeważali przedstawiciele prasy, następnie portali internetowych, telewizji, radia. Jest to dosyć ciekawe, dlatego że jak później być może Natalia powie, to portale są stosunkowo mało interesującym partnerem dla przedstawicieli kultury, czyli po prostu stosunkowo rzadko właśnie te portale są proszone o wsparcie patronackie. Tutaj jest wykres przedstawiający to, jak ten rozkład wyglądał z racji na obszar, czyli ogólnopolski zasięg posiadało 35,9 naszych respondentów, regionalny tak samo i tych przedstawicieli mediów lokalnych było mniej. Jeśli chodzi o przedstawicieli kultury, rozkład wyglądał następująco. Tutaj mamy takie trochę szerszą grupę przedstawicieli ośrodków kultury. No wynika to w dużej mierze z tego, że staraliśmy się zasięgiem dotrzeć, objąć całą Polskę, więc również wieś. No a badając wieś, nie mieliśmy za bardzo szansy zbadania innej instytucji, jak właśnie ośrodek kultury, czy jakaś świetlica. To wszystko, jeśli chodzi o metodologię. Oddaję głos Natalii, w razie czego to będę próbowała odpowiedzieć na Państwa pytania. Dziękuję. Dobrze. Ja zastrzegam też, że w naszej prezentacji nie zamieściłyśmy wszystkich wyników, ponieważ raport jest dużo bardziej obszerny i szczegółowy, więc będę tutaj operować na wynikach dotyczących ogółem całej próby badanych, bez tego podziału już na regionalny zasięg czy rodzaj reprezentowanej instytucji. Bo byśmy nie mieli czasu, ale wszystko jest w raporcie, można przeczytać później u nas na stronie. Jeżeli chodzi o... No, słucham. Ale też dlatego, że tak naprawdę korelacje między na przykład wielkością ośrodka a udzielanymi odpowiedziami właściwie nie występowały. To IKM nas tak zmuszał, żebyśmy coś wycisnęli z tego raportu. No, znaczy z tych badań my próbowaliśmy, ale... Zastanawialiśmy się nad tym po prostu, ale jeżeli rzeczywiście badanie potwierdza, że nie ma takich znaczących różnic, to może rzeczywiście coś w tym jest. Więc tak, pierwszym pytaniem, które zadaliśmy naszym respondentom, było w ogóle to, w jaki sposób współpracują ze sobą nawzajem. I to było pytanie otwarte. I w ten sposób wyglądają odpowiedzi najczęściej wskazywane przez media. Jak widzimy, na początku samym pojawia się właśnie patronat medialny. Później umieszczanie i informowanie o wydarzeniach i ich zapowiedziach, relacje i reportaże z wydarzeń, czy współorganizacja imprez. Jeżeli chodzi o instytucje, wygląda to trochę inaczej. Tutaj mamy większy wachlarz odpowiedzi, w sensie częściej wskazywali na różne formy współpracy. I jak tutaj widzimy, pierwszą najczęściej stosowaną formą współpracy jest w ogóle wymiana informacji, czyli przesyłanie informacji o wydarzeniach, działaniach do mediów, regularne utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z mediami. Natomiast patronat medialny, jak tutaj widzimy, jest wskazywany tak spontanicznie przez tylko 11% instytucji kultury, które przebadaliśmy. Co już widzimy tutaj pewną różnicę, skoro powiedzmy 1/3 mniej więcej mediów spontanicznie udziela odpowiedzi, że tak, że patronat medialny jest domyślnym sposobem współpracy, to jednak ma trochę inne spojrzenie na samą tą kwestię niż instytucje. To oczywiście też nie było tak, że my dzwoniliśmy i mówiliśmy: dzień dobry, badamy patronaty medialne, jaką formę współpracy Państwo preferujecie, tylko mówiliśmy, że właśnie badamy współpracę i to są zupełnie spontaniczne i niestymulowane odpowiedzi. W drugim pytaniu, jakby ktoś zapomniał, w pierwszym dopytaliśmy, czy jednak patronat medialny jest stosowany. I tu odpowiedzi wyglądały w ten sposób. 90% mediów mówi, że tak, obejmuje patronatem konkretne wydarzenia. 56% mniej więcej obejmuje konkretne instytucje kultury, 40% nawiązuje współpracę patronacką z organizacjami pozarządowymi, tylko 6,8% kiedy zapytanych już konkretnie o tą formę współpracy odpowiada, że nie stosują w ogóle tego typu współpracy. Ja chyba wezmę sobie ten drugi. O, nie będę musiała wtedy stać.
za nim, bo nie wiem, czy mnie w ogóle widać. Natomiast jeżeli zapytaliśmy instytucje, wygląda to w ten sposób. 74% instytucji tak stara się o patronat dla wybranych przez siebie wydarzeń. 13% stara się o ten patronat dla wszystkich wydarzeń, które w ogóle organizują. Natomiast 12% około w ogóle nie stara się o uzyskanie patronatu medialnego. I teraz, w dalszej części badania pytaliśmy o szczegóły, jak ta współpraca patronacka wygląda, co obejmuje, co sobie nawzajem oferują, co dla nich jest ważne, jakie cele temu patronatowi stawiają. I ja, przeglądając te najczęściej pojawiające się odpowiedzi, starałam się znaleźć takie kwestie, które powiedziałyby mi, co właściwie jest istotą tego patronatu, co w tych odpowiedziach najczęściej się pojawiało. I pewne rzeczy mogą być może kontrowersyjne. Ja bym chciała zobaczyć jakiś szok, niedowierzanie na sali, ale może tak wcale nie jest. Więc tak, pierwsza rzecz wydaje się dosyć bardzo oczywista, czyli dostarczanie informacji i później publikowanie tych informacji o konkretnym wydarzeniu. Ale czy to jest tylko w patronacie medialnym? Tak się zastanawiam, rzucam na razie. Druga kwestia, czyli logotypy. To słynne cmentarzysko logotypów, o którym rozmawialiśmy w zeszłym roku. To jest druga najczęściej pojawiająca się kwestia w ogóle we wszystkich odpowiedziach dotyczących patronatu. Co jeszcze zobaczymy w szczegółach, jak wygląda? Wymiana reklama. Symboliczna. Tak, wymiana symboliczna. Trzecim często pojawiającym się wątkiem jest w ogóle reklama, czyli wzajemne świadczenie sobie usług reklamowych. Tutaj też w dalszej części badania zobaczymy, jak to różni się z punktu widzenia mediów, a jak wygląda to z punktu widzenia instytucji. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że jakby instytucje tak właściwie oferują więcej przestrzeni reklamowej mediom niż w drugą stronę. I pojawia się równie kontrowersyjna w późniejszym, że tak powiem, rozwinięciu kwestia relacji z wydarzenia. I tak się zastanawiam intuicyjnie, czy ta relacja z wydarzeniem nie powinna być na początku, czy być może chcielibyśmy zupełnie inaczej widzieć tę istotę patronatu medialnego. Teraz przejdę do takiej części, w której pytaliśmy o to, co oferowane jest i czego oczekują odbiorcy z jednej i z drugiej strony w ramach patronatu medialnego. I robię to też dlatego, żebyśmy zobaczyli, czego chcemy, a co dostajemy z obu stron. I wygląda to mniej więcej w ten sposób dla instytucji. Widać tutaj, że głównymi odpowiedziami na to pytanie było publikowanie materiałów informacyjnych, medialnych o wydarzeniu w danym medium, do którego zwracamy się z prośbą o patronat, opublikowanie takiej relacji z wydarzenia. Później pojawiały się kwestie takie jak promocja wizerunkowa instytucji, oprawa medialna, taka ogólna. Te mniejsze wskazania to jest 4,6% dla wsparcia finansowego, tak instytucje odpowiadały, czy wsparcia organizacyjnego również 4,6%. Natomiast to na dole, co zaznaczyłam na czarno i już się prawie nie zmieściło, to jest możliwość uzyskania i wykorzystania logotypu danego medium w swoich materiałach promocyjnych. To jest jakieś 1,5%. A teraz zobaczymy, jak wygląda to ze strony oferty mediów w ramach patronatu. Ja na ciemniejszym kolorem zaznaczyłam te rzeczy, które się powtarzają. W sensie są z jednej strony oczekiwaniami instytucji, a z drugiej strony ofertą mediów. Czyli rzeczywiście zgadzamy się tu do tych, powiedzmy, głównych celów, czyli zamieszczenia informacji czy relacji z wydarzenia, ale też w odwróconej akurat tutaj kolejności. Natomiast kwestia możliwości wykorzystania logotypu medium według osób reprezentujących tę stronę w 81% odpowiedzi pojawiła się jako szczególnie istotna i ważna, co widzimy już pewne, że tak powiem, rozbieżne spojrzenie na patronat i jego
cel. Tutaj pojawia się też obecność dziennikarza na wydarzeniu, co się nie pojawiało po stronie instytucji, czy reklama podmiotu, czy wydarzenia w danym medium też nie pojawiały się po stronie instytucji. Oprawa medialna, powiedzmy, że możemy spojrzeć, że mniej więcej na tym samym poziomie odpowiedzi była udzielana. Ale zdecydowanie widać, że dla instytucji bardzo ważne jest w ogóle możliwość jakby znalezienia się w przekazie medialnym. To jest najbardziej istotną kwestią dla organizatorów kultury. Przy tej oprawie medialnej jest różnica procentowa, natomiast jeśli chodzi o pozycjonowanie, rzeczywiście jest to tutaj porównywalne. Mhm. A teraz zobaczymy, jak w tych samych, że tak powiem, relacjach czują się media. I czego oczekują media od instytucji kultury? Głównie dostarczenia materiałów informacyjnych o danym wydarzeniu, no i oczywiście umieszczenia logotypu. Dostarczenie zaproszeń na wydarzenia znajduje się niżej, natomiast tu było takie dopowiedzenie, że nie jest to obowiązkowe, natomiast jest to mile widziane. No i pojawia się to, o czym mówiłam wcześniej, czyli dostarczenie relacji z wydarzenia. Że dla 28% mediów, osób reprezentujących media, jest to obowiązek organizatora wydarzenia. No i mile widziany jest również zakup reklamy. A teraz zobaczymy, co chcą oferować instytucje mediom. I tutaj też ponownie na ciemniejszym kolorem zaznaczyłam te rzeczy, które się pojawiają. Czyli rzeczywiście wiemy, że medium chce umieścić swoje logo w naszych materiałach promocyjnych, więc jak najbardziej udostępniamy taką możliwość i tak samo dostarczamy informacji na temat tam konkretnego, ciekawego wydarzenia. Natomiast oprócz tego, co ja bym powiedziała taką działalnością reklamową już, czy usługą reklamową dla samego mediów, jest ekspozycja materiałów identyfikacyjnych podczas wydarzenia, informowanie o patronacie w przekazach werbalnych, czy w ogóle stała reklama medium w instytucji. To są dosyć częste wskazania. Natomiast jak zobaczymy z drugiej strony, ta reklama też się pojawia, ale to raczej chodzi o to, żeby to było wykupione przez podmiot, instytucję czy organizatora, reklama, która pozwoli zarobić konkretnie, wymiernie danemu medium. To też są rzeczy, które mam nadzieję, że w dyskusji się pojawią. No więc jak już widzimy, że się trochę rozmijamy w tych oczekiwaniach i ofercie, to zastanawiamy się, po co nam w ogóle patronat, czyli jakie cele dla patronatu stawiają sobie media i instytucje. I tutaj również uporządkowałam je w, że tak powiem, hierarchicznie. I tak, media, dlaczego udzielają patronatu? Chcą wzmocnić swój wizerunek jako organizacji, która wspiera kulturę, czyli mocno wizerunkowo to traktują, zwiększają swoją atrakcyjność, rozpoznawalność. Na niższych poziomach wskazań pojawiają się cele takie jak dbanie o pozytywne relacje i współpracę z podmiotami kultury. To również ta odpowiedź też o relacjach i współpracy pojawia się wśród celów instytucji, natomiast tam ona jest dopiero na 6. miejscu, dlatego nie zmieściła się tutaj. No i żeby to porównać, to mniej więcej 40% respondentów udzielających odpowiedzi ze strony mediów zwróciło uwagę na kwestię budowania relacji, natomiast ze strony instytucji tylko 10% około. No i oczywiście pojawia się też wypełnienie funkcji informacyjnej, to jest około 38% wskazań. Jeżeli chodzi o cele, które zakładają sobie instytucje, to jest przede wszystkim zwiększenie frekwencji na wydarzeniu. Tu mogłabym to ewentualnie porównać do wskazań, które pojawiły się w odpowiedziach ze strony mediów, czyli do poszerzenia grona odbiorców, natomiast tam również ten cel pojawił się dużo niżej, gdzieś też mniej więcej na 6. pozycji. No i kolejnymi celami uzyskiwania patronatu medialnego jest promocja instytucji, zwiększenie atrakcyjności danego wydarzenia, czy podniesienie jego rangi. Więc tutaj już widzimy, że media bardziej traktują to wizerunkowo, instytucje nadal, to jest około 64% instytucji uważa, że to jest narzędzie pozyskiwania odbiorców.
czyli w ogóle informowania odbiorców o tym, że hej, jesteśmy i przyjdźcie do nas, tak? Natomiast też może jest to pewien fetysz nasz instytucjonalny, tej frekwencji ciągłego zbierania większej liczby odbiorców. Może musimy się zastanowić, czy patronat jest akurat tym narzędziem odpowiednim. Teraz pytanie, czy się udaje. Pytanie też jest do sali, bo zadaliśmy w naszym respondentom pytanie, czy te cele, które wymieniali wcześniej, udaje im się poprzez patronat osiągnąć. Ogólnie powiem, że odpowiedzi były raczej pozytywne. Natomiast jednej stronie trochę bardziej się udaje, drugiej trochę mniej. Czy ktoś chciałby tutaj strzelić, komu się bardziej udaje, komu mniej? Ja mogę? Dobrze, mów. Nie, no możesz. Dobrze, jak nikt nie ryzykuje tak trudnej odpowiedzi, to mówię tak, media są trochę bardziej zadowolone. Reprezentanci mediów nigdy nie odpowiedzieli nam na pytanie, że nie, zdecydowanie nie udaje się, albo nie udaje się tak tylko trochę. Mówili, że czasami trudno powiedzieć, tak? I to się pojawiało w takich kwestiach, jak czy rzeczywiście udaje nam się kształtować ten wizerunek, czy osiągnąć większą liczbę czytelników, widzów czy słuchaczy. Czy ja myślę, że tutaj poziom zadowolenia jest wprost proporcjonalny, może być do nakładu pracy, prawda, które musimy wykonać, więc tam też się pojawiają w raporcie odpowiedzi związane właśnie z poziomem trudności, prawda, aplikowania o patronaty, więc może też w taki sposób można tutaj te dysproporcje tłumaczyć. Dobrze. Ze strony instytucji częściej, znaczy generalnie wszyscy mówili, że raczej udaje się, albo tak, udaje się. Problemy pojawiały się w kwestiach takich jak właśnie budowanie relacji, sieci kontaktów, czy rozpoznawalności danej instytucji wydarzeniu, no i frekwencji. Co jak zobaczymy sobie, to są główne cele stawiane sobie przez instytucje w ogóle przy uzyskiwaniu patronatów, tak? A z nimi też najczęściej uzyskowaliśmy odpowiedzi, że nie, no raczej nie udaje się. Okej, okay. Teraz trochę kwestii takich praktycznych. Czyli jak w praktyce wybieramy te wydarzenia, które chcemy objąć albo o których patronat medialny chcemy się starać. Ta ciemniejsza niebieska linia to reprezentuje wskazania mediów, jaśniejsza instytucji i widzimy takie dwa rogi, które wystają, czyli z jednej strony liczba odbiorców wydarzenia, to jest kwestia, którą pod uwagę biorą instytucje, natomiast w ogóle nie pojawia się w odpowiedziach mediów. I wcześniejsza współpraca z organizatorem też jest decydująca dla mediów, natomiast we wskazaniach instytucji nie było odpowiadającej temu kwestii. Co jest zbieżne, powiedzmy tematyka wydarzeń, zasięg terytorialny i ranga wydarzenia. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, że dla mediów jednak ważniejsza jest tematyka wydarzenia niż jego zasięg terytorialny czy ranga. Teraz trochę jeszcze więcej praktycznych rzeczy. Więc tak, w praktyce wygląda to w ten sposób, że 53% mediów, których pytaliśmy, tak selekcjonuje wydarzenia, instytucje, które obejmują patronatem. 40% udziela patronatu wszystkim, którzy spełniają wymogi formalne, na przykład wypełnią wniosek. 6,3% współpracuje tylko ze stałą grupą instytucji i organizatorów. Natomiast 12,7%, jak już mówiłam wcześniej, w ogóle ze strony instytucji nie stara się o patronaty. 34% z tych, które mówią, że nie starają się, mówi, że to dlatego, że nie mają takich możliwości organizacyjnych lub oceniają po prostu patronat jako niekorzystną formę współpracy. To może nas wcale nie dziwić, patrząc na to, czego dowiedzieliśmy się wcześniej. Natomiast tylko 6,8% mniej więcej procenta nie udziela patronatów po stronie medialnej. I tutaj powiedzmy tak, te wskazania procentowe niekoniecznie są istotne, bo to była bardzo niewielka liczba odpowiedzi negatywnych, natomiast jeżeli nie udzielają, to głównie dlatego, że uważają, że jest to, nie są po prostu zainteresowani, nie robią, nie praktykują tego w swojej pracy.
Natomiast... Przepraszam, tutaj w przypadku mediów to są tak naprawdę pojedyncze wskazania, prawda? One już tam w raporcie funkcjonują jako po prostu dane liczbowe, a nie procentowe, bo jest to bardzo tutaj mała próba, która nie udziela. Tak, no lub rzeczywiście tak podobnie jak instytucje uważają po prostu za nieefektywne, natomiast to są bardzo małe rzeczywiście wskazania. I teraz, czy w ogóle nasi badani byli zadowoleni ze współpracy między sobą nawzajem? I tutaj tak postanowiłam to wizualnie przedstawić. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że media znowu bardziej, znaczy częściej udzielały odpowiedzi, że zdecydowanie dobrze im się współpracuje z mediami. To jest, z instytucjami. Natomiast trochę mniej takich odpowiedzi uzyskaliśmy po stronie instytucji, to jest dokładnie 33, czyli 1/3 mediów badanych powiedziała, że zdecydowanie dobrze im się współpracuje z instytucjami i około 12% instytucji mówi, że zdecydowanie jest zadowolonych ze współpracy z mediami. Raczej dobrze, tutaj jest 62% wskazań po stronie mediów i 78% po stronie instytucji. Jeżeli chodzi o odpowiedź, trudno powiedzieć, tak, czyli nie wiemy właściwie, co z tego wynika, to 1/3 prawie mediów w ten sposób ocenia współpracę, natomiast tylko 2,3% instytucji. Raczej źle instytucje odpowiadają w około 7% przypadków. Takiej odpowiedzi nie mieliśmy po stronie medialnej. Natomiast zdecydowanie źle, pojawił nam się chyba tam 1%, natomiast tak jak mówię, to są po prostu jednostkowe. Tak, ktoś musiał, może akurat coś mu nie wyszło w tym momencie, bo rzeczywiście po stronie mediów ta próba była mniejsza. Znaczy, ja też tutaj chciałabym zaznaczyć jako badacz, że trochę ta sytuacja jest o tyle problematyczna, że o ile te takie to nasze zadowolenie respondenci deklarowali, że właściwie nie są w stanie ocenić, na ile to jest efektywna forma, prawda? Bo nie realizują badań, które by wyabstrahowały ten jeden czynnik jako, prawda, decydujący na przykład o frekwencji, prawda? Czy o prestiżu właśnie instytucji, czy też odwrotnie, prawda, prestiżu mediów. Także. Okej. Więc tak, jak już przejdziemy do rzeczy praktycznych, to co może nie wychodzić w tej współpracy? Generalnie wszyscy są zadowoleni, ale jednak pocisnęliśmy tam trochę w pytaniach, a jak niezadowoleni, to z czego? No i po stronie mediów głównym problemem okazały się nieprecyzyjne i niekonkretne, zbyt rozbudowane informacje, które dostają od instytucji. Problem pojawił się też z wywiązywaniem się z zobowiązań zapisanych w umowie. 29% stwierdziło, że nie ma właściwie żadnych problemów. No i dla 25% problemem było to, że po prostu wnioski, które do nich wpływają, nie mają tematycznego związku z profilem medium. Natomiast ze strony instytucji, to co widzimy, problemem głównie jest uboga oferta wsparcia w ramach patronatu. Po prostu są niezadowoleni z samej oferty patronackiej ze strony mediów. To się wiąże też z kolejnymi wskazaniami, jak brak działów i dziennikarzy zajmujących się kulturą w konkretnych mediach lokalnych szczególnie, brak zainteresowania działalnością patronacką ze strony mediów. Około 21% mówi, że nie ma żadnych problemów. Również pojawia się kwestia wywiązywania z zobowiązań umownych. No i zbyt mała liczba mediów branżowych, które przyznają patronaty, to również generalnie wpisuje się w jakiś taki trend, kryzys, no nie wiem, dziennikarstwa kulturalnego. No i myślę, że to są rzeczy, nad którymi obie strony mogą jeszcze popracować. Okay. Ja jeszcze raz wrócę do tej mojej myśli o, na temat tego, że instytucje kultury jednak w jakiś sposób preferują tradycyjne media,
I tutaj no być może zamiast właśnie poczytywać to jako pewien, prawda, negatywny aspekt współpracy, można się zwrócić rzeczywiście do w stronę internetu. Mhm. Jeżeli chodzi o wnioski, bardzo trudno mi było jakby skupić się tutaj, ale postanowiłam przejrzeć ten raport, nasze badanie, spojrzeć z jakiejś takiej szerszej perspektywy i zastanawiam się, czy być może znaleźliśmy tu dwie różne definicje patronatu, czy może tylko dwie różne perspektywy patrzenia na patronat ze strony mediów i instytucji. Może to też jest część, którą powinniśmy w dyskusji rozwinąć. Jeżeli myślimy o patronacie w takim kształcie, jaki przebadaliśmy i jako pewną formę zestandaryzowanej usługi, no to tu się pojawia brak równowagi w tej relacji między mediami a instytucjami. I być może, myślę sobie o rekomendacjach, które mogą wyniknąć z naszej dzisiejszej dyskusji, powinniśmy w jakiś sposób odejść od tej standaryzacji tej usługi, bardziej myśleć relacyjnie, bardziej myśleć indywidualnie, konkretnie o danym wydarzeniu, danym medium, danej instytucji, które chcą nawiązać współpracę. I chyba tyle od nas w tej chwili. Dziękujemy. Czy jakieś pytania? Właśnie nie wiem. Czy ktoś może chce zadać jakieś pytanie? Czy ktoś chce zadać jakieś pytanie? Jest pytanie dziewczyny z mikrofonami. Tak. Proszę chwilkę poczekać, będzie lepiej. Lecieć. Ja nie bardzo słyszę. Ja mogę przez mikrofon. Tak. Raz jestem słyszalny. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Andrzej Wiśniewski, portal internetowy Zachodniopomorskie Info ze Szczecina. Państwo tutaj mówili, my jesteśmy portalem o charakterze regionalnym i młodym. Jesteśmy prawie rok i muszę Państwu powiedzieć, że nie mamy problemów, jeżeli chodzi o kontakty z instytucjami kultury. A współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i z imprezami o charakterze światowym, europejskim, bo festiwal jazzowy w Szczecinie znakomicie się współpraca układa i patronaty medialne i relacje i wpuszczają nas, chcą z nami współpracować i współpracują z nami malutkie domy kultury w gminie, która ma 2000 ludzi. Ja myślę, że tutaj nawiązuję do konkluzji pani, która mówiła, w jaki sposób ewentualnie można by było się z tymi instytucjami kultury dogadać, żeby mogły być patronaty medialne, żeby można było pracować z tymi instytucjami. Ja myślę, że to jest kwestia podania, co portal ma do zaoferowania. Bo jeżeli ma tylko do zaoferowania na fanpage'u wrzucenie trzech zdań, że taka impreza się odbędzie w Domu Kultury w małym miasteczku, i proszę Państwa, to niczego nie załatwia. To niczego nie załatwia. Ich to nie obchodzi. Oni chcą po prostu być normalnie, poważnie traktowani. I jeżeli my zobowiązujemy się, że jako patronat medialny, czy nawet nie patronat, jedziemy do miasteczka, które jest 100 kilometrów oddalone od Szczecina, przyjeżdżamy, robimy fotorelacje, robimy porządną relację z wywiadami, a nie tylko wymandrza się, jak to mówił mój kolega dziennikarz, wymandrza się dziennikarz i tylko on ma do powiedzenia, a nie daje powiedzieć innym czegokolwiek, no to jest jakaś pomyłka. I to samo, proszę Państwa, jest w przypadku dużych imprez. Jeżeli to jest dobrze zrobione, jeżeli jest fajnie pokazane od różnych stron, tak jak oni oczekują, no bo oni mają jakieś oczekiwania, proszę Państwa, w tym zakresie i to się robi dobrze w postaci dobrych zdjęć, jakiejś fajnej rozmowy, bycia na konferencji prasowej, jeżeli zapraszają, myślę, że drzwi się otwierają i to jest taka moja refleksja tutaj ze spotkania z Państwem. To jest możliwe, można na tym nawet zarobić pieniądze, czego jestem przykładem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za komentarz. Dziękujemy. Jest pytanie. Gratulujemy. Jeśli ktoś ma kolejne pytanie, to też proszę się zastanawiać. Już idziemy do...
Dzień dobry, Monika Jarząbek, Stacja Orunia, Dom Kultury na Oruni w Gdańsku. Jakiś czas temu podjęłam decyzję dosyć niepopularną w gronie moich pracowników, czyli że odchodzimy od wszelkich patronatów na tyle, na ile to jest możliwe. No oczywiście była duży stopień niepokoju, no bo kto przyjdzie teraz na koncerty i w ogóle kto do nas przyjdzie, jeżeli nie będziemy obecnie na najpopularniejszym portalu internetowym w Trójmieście, monopoliście, który, no gdzie wszyscy chcą być, ponieważ to oczywiście spowoduje frekwencję na imprezie. Po 2 latach takiej pracy i takich działań okazało się, że nie straciliśmy ani widzów, ani uczestników. Wręcz jakby mamy wrażenie, że powiększyło się grono odbiorców. Bardzo starannie dobieramy sobie, powiedzmy, partnerów, nie patronaty, nie robimy cmentarzyska, logotypów, nie wymieniamy się bez przerwy logotypami, które zajmują pół plakatu, bo próbujemy iść troszeczkę wbrew trendom, tak? I teraz, jeżeli chodzi o media, tak? Ponieważ ja mam dosyć duże doświadczenie pracy, byłam po obu stronach i wiem, że to wygląda tak. No wezmę patronat, ale w umowie jest zapis, że w takim razie nie możecie wysyłać ani dać zaproszeń do innych mediów, tak? Wobec tego jestem ograniczona do grupy odbiorców czy profilu odbiorcy danego medium, tak? Jeżeli jest to takie radio, no to będą to taka grupa odbiorców. I myślę, że takie staranne planowanie, naprawdę, jeżeli co innego, gdybym robiła imprezę, gdzie powiedzmy bardzo znana telewizja, która ma taką samą grupę odbiorców, jak moja impreza zgodzi się na dużo, żeby mi dużo dać za wyłączność, no to się opłaca, tak? W przeciwnym wypadku trzeba to bardzo ostrożnie po prostu rozważyć. Bo może to więcej zamknąć niż otworzyć. I taka jest moja rekomendacja, tak? Myślę, że jeszcze będzie dużo do dyskusji w dalszej części. Nie chciałabym zabierać czasu po prostu na tę dyskusję. Chyba, że ktoś miałby pytania do raportu, to wtedy jak najbardziej. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy panie rozdzielały media publiczne i komercyjne w tym badaniu? Nie, bo media publiczne jednak z rangi misji mają też pewien zakres działań, który może nam sprzyjać czasami, a co innego jednak komercyjne. I tutaj to rozdzielenie na przykład dla mnie też jest istotne przy planowaniu. Tak? Tam w jednej z odpowiedzi... Okej, ja chciałam tylko odpowiedzieć na pytanie... Chciałam tylko odpowiedzieć dokładnie na pani pytanie. Tam się pojawiło, jeżeli w kontekście mediów publicznych byśmy myśleli o tej misji, pojawiła się taka odpowiedź wśród mediów jak polityka programowa redakcji. Natomiast ona nie była jakby częstym wskazaniem jako kryterium przy wyborze danej organizacji czy wydarzenia. Tak na marginesie ten wątek właśnie monopolizacji, próby, prawda, pozyskiwania wydarzeń kosztem innych mediów też się w raporcie pojawił. Tak. To jest też... Ja zapraszam na stronie repozytorium IKM. Będzie dostępny raport w całości i tam będzie na pewno więcej szczegółów niż tu zdążyłyśmy przedstawić. Ostatnie pytanie tam jest u pana i potem przejdziemy do dyskusji, pozwolimy dyskutować z naszym rozmówcą i później znowu wrócimy do publiczności, dobrze? Dzień dobry, Jakub Lis, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i moje pierwsze pytanie, czy jest gdzieś dostępny kwestionariusz, na podstawie którego państwo zadawali pytania? W tej chwili jeszcze nie, ale będzie udostępniony razem z raportem na stronie repozytorium. Druga rzecz, która mnie zadziwiła, to ten stosunkowo niskoprocentowy udział portali i stąd też moje pytanie o pytanie, które państwo zadawali. Bo ja na przykład uzyskując patronat Gazety Wyborczej, od razu dostaję patronat Gazety.pl. Jeżeli uzyskuję patronat Rzeczpospolitej, od razu uzyskuję patronat rp.pl. I właśnie chodzi tutaj, czy jest zbadana korelacja pomiędzy na przykład gazetami i portalami, które no jednocześnie jakby działają na dwóch różnych frontach. Iza, to raczej będzie do ciebie pytanie, bo z tego, co ja pamiętam, a nie chcę skłamać, rozdzielałyśmy to. W sensie, jeżeli pojawiał się portal internetowy, to on nie był portalem gazety. W badaniu on nie był portalem gazety. To były niezależne portale, które działają tylko w internecie. Bo bardzo często jest tak, że na przykład jeżeli mam patronat gazety,
one już, jeżeli życzy sobie w ogóle umieszczenie logo, nie potrzebuje, żeby umieścić ich odpowiednika, że tak powiem, internetowego. Mhm. I stąd właśnie pytanie o tą korelację, jak to się po prostu przekłada czy z tego właśnie nie wynika tak mały procent udziału właśnie portali w patronatach medialnych. Tutaj nawet chyba nie tyle chodzi o procent udziału, tylko o po prostu preferencje, no prawda, tak, że instytucje kulturalne, jeżeli deklarowały, prawda, do kogo się zwracają z prośbą o patronaty, no, ja sądziłam, że media internetowe będą po prostu wyżej niż de facto się znalazły. I to o tym mówiłam po prostu, że tu nawet nie chodzi o właśnie realny udział czy o chęć samych mediów, tylko o to, że instytucje jednak być może kierują się jakąś taką bardziej tradycyjną logiką, prawda? To jest taki może paradoks naszych czasów, prawda? Że nie wiem, książka papierowa też jest bardziej prestiżowa niż książka elektroniczna. Medium jednak takie tradycyjne też być może jest postrzegane jako bardziej warte zabiegania, prawda, o uwagę. Dobrze, dziękuję bardzo. Co jest de facto no, myśleniem może nie do końca właściwym, bo no, w moich 8-letnich badaniach, które prowadzę nad kulturą, zawsze kiedy pojawia się pytanie o kanały komunikacji, to internet jest na pierwszym miejscu, więc... Tak, to się też potwierdza w naszych badaniach, które robiliśmy wcześniej, dwukrotnie powtarzanych i zawsze internet wychodził rzeczywiście jako najczęściej stosowane źródło informacji przez odbiorców kultury. Dobrze, ja myślę, że my już musimy kończyć chyba. Ja bardzo chętnie też odpowiem później. Tak? A do raportu czy ogólna? Bo jak ogólna to... Dobra. Pytanie było, czy do jednego zbioru są wrzucone patronaty płatne i bezpłatne? Tak. Tak. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Natalii Brylowskiej i Izabeli Frąckiewicz-Olczak. Frąckiewicz. Frąckiewicz, bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo.